opartej na fakcie, gubimy się, nie tworzymy więzów społecznych. Ale chodzi jeszcze o coś innego. Mnie zawsze intrygowało to, że pewne rzeczy są pamiętane, a inne niepamiętane. To, że tak łatwo uogólniamy. To, że przechodzimy do porządku dziennego nad chwilami, nad tym, co jest pojedyncze, indywidualne, niepowtarzalne. Kiedyś czytałem jakąś książkę o historii chrześcijaństwa i ktoś, to autor tej książki określił bardzo trafnie, że chrześcijaństwo to jest fenomen pamięci. Ileż było osób, idei, różnych akcji ideologicznych i te wszystkie rozprysły się w proch, a chrześcijaństwo czy historia, ludzie związani z chrześcijaństwem są pamiętani. To nie jest moim zdaniem tylko kwestia trwania instytucjonalnego. Właściwie te wszystkie trzy książki są o pamiętaniu. Pamięć jest kluczowa. W tej chwili nawet można powiedzieć, centrum badań humanistycznych stanęła pamięć. I jeśli idzie o książkę od biografii do recepcji, to mnie interesowało, pisząc tę książkę, to, jak w regionie moim rodzinnym, na Warmii i Mazurach, ta pamięć istnieje. Bo, proszę Państwa, bez zajmowania się pamięcią na poważnie, niestety my się, moim zdaniem, prowincjonalizujemy. Śmiałe mówienie o faktach. Nie o tym, co ktoś powiedział, co komuś się wydaje, tylko o pewnych faktach. Wydaje mi się, że to by uzdrowiło i literaturę, i naszą olsztyńską humanistykę. W tej chwili może, no nie chcę narzekać, bo to nie o to chodzi, ale żyjemy w świecie wielokrotnie zinterpretowanym. A przecież istotą naszego życia jest to, że spotykamy się właśnie z czymś konkretnym. Z drugim człowiekiem, który ma imię, nazwisko, z miejscem, które ma swoją historię, spotykamy się z drogą, po której chodzili konkretni ludzie, kiedyś, dawno temu i teraz. To jak to się dzieje, że ja osobiście coś pamiętam? Jak to się dzieje, że jakby nie pozwala mi się pamiętać pewnych rzeczy? To jest jakieś takie bardzo żywe, bardzo osobiste dla mnie.